Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Krzysztof Głowacki, przedgalu KSW Kolosseum 2. Witamy serdecznie w MMA. Witam serdecznie. Słuchaj, no tego chyba się nikt nie spodziewał tak naprawdę. Mógłbyś spokojnie jeszcze z 9 lat albo z 10 poboksować. Tomek Adamek mówi, że chce jeszcze zakończyć karierę, pożegnać się z publicznością w boksie, natomiast zmieniłeś dyscyplinę. Skąd taki pomysł w ogóle? W boksie zawodowym tak naprawdę na te duże walki największe to już chyba przyszedł koniec, tak? Jednak już 37 lat, gdzieś tam kontuzję miałem wcześniej, coś tam. Zawsze było tak, że wiesz, przesuwali mi te terminy walk, to się przeciągało wszystko, a to właśnie później szło tak, że kontuzje jakieś się odnawiały czy coś. No i przyszedł koniec na boks. Gdzieś tam się to wszystko wypaliło. Szedłem na trening, już wiedziałem z 3 miesiące z wyprzedzeniem, co na każdym treningu będę robił. I tyle. I tak mówię, że czas jednak kończyć. Bo jednak, wiesz, najważniejsze walki poszło, tak? A teraz obijać się z takimi rywalami, jak była moja ostatnia walka w Wałczu na przykład, no to sorry, no ale to szkoda tak naprawdę zdrowia, bo to wiesz, przygotowanie musisz przejść, żeby wyjść zawalczyć z takim zawodnikiem, no to jednak szkoda tego zdrowia, z tego wszystkiego. No i przyszło jednak, a może bym spróbował MMA, wiesz, już jakiś czas parter robię, okupuję te nogi, także mówię, spróbujmy. No twoim rywalem będzie Patryk Gleba Tołkaczewski. Jesteś z dwóch innych światów. Ty jesteś pięściarzem poukładanym, technicznym. On jest tak zwanym bijokiem, w zupełnie w inny sposób w ogóle się bije, w innym stylu. Dla niego to jest olbrzymia szansa, bo tak naprawdę ma szansę pobić mistrza świata. Jak do tego pojedynku podchodzisz? Czy były inne opcje na rywali? Czy dowiedziałeś się, że od razu, że to będzie Patryk? Ja dowiedziałem się od razu, że będzie Patryk, czy akceptuje. Oczywiście zaakceptowałem. Pewnie jest młodszy. No jak mówisz, tak? Bijok, kurde, z grondy, także na pewno nie będzie pękał. Twardy, wytrzymały, wiesz, pewnie będzie pewny siebie, także fajnie. To takie walki właśnie mnie nakręcają. Właśnie takie walki chciałem. W boksie bym takiej walki nie miał, bo nikt by za taką walkę nie zapłacił. I oto właśnie dlatego tutaj jestem, żeby takie walki mieć. A to dziś Artur Szpilka tutaj nam powiedział, że taki pięściarz walczący, tak jak Patryk Gleba Tołkaczewski, to jest pięściarz, który tobie pasuje. Zobaczymy. Wszystko, wiesz, klatka zweryfikuje, czy pasuje. Ogólnie wolę takich zawodników, którzy idą gdzieś na wymianę do mnie, niż lotnych na nogach. Ja nie lubię bardzo, jak ktoś ucieka, lotny jest, zakręca, wiesz, bije z każdej płaszczyzny, gdzieś zakręci, znowu ucieknie do tyłu, wiesz, ja takich nie lubię, ja lubię takich bijoczków, zawsze tacy mi pasowali, także, ale wiesz, wiadomo, to można mówić różne rzeczy, a klatka zweryfikuje. A ty widziałeś to, co on robił w walkach na gołe pięści, to się tobie podobało, imponował w tobie w jakikolwiek sposób? No pewnie, że tak, że imponował, oglądałem jego walki, także, no mówię, no to ogólnie to twardziele, wiesz, wyjść na gołe pięści, walić, wiesz, mi by było trochę szkoda tych dłoni moich, bo jakbym walnął gdzieś na czoło, to połamana od razu murowana ręka, także pełen szacunek. Od jakiegoś czasu w środowisku mówiło się, że Krzysztof Głowacki jest otwarty na nowe wyzwanie w MMA, ale też wtedy nie mówiło się precyzyjnie o KSW, mówiło się, że może to być inna organizacja, na przykład ze świata freaków, ostatecznie padło na KSW. Dlaczego? Nie, no... Słuchajcie, friki to wiadomo, nie zawsze tam są prawdziwi sportowcy, tak? A tutaj w KSW jednak są sami sportowcy, którzy cały czas trenują x lat, także dla mnie jak na razie to się wszystko liczy, sportowe wyzwania i mówię, i cieszę się, że z Patrykiem będę walczył. Ja bym chciał zapytać też o finanse, czy jak dobrze udało się wynegocjować ten kontrakt na tle tego, co na tle stawek, za jakie walczyłeś w boksie, czy to będzie jedna z topowych twoich wypłat w życiu, czy po prostu jedna z wielu? Znaczy tak, ciężko to powiedzieć, tak? Jeżeli miałbym ocenić walki, wypłaty w boksie zawodowym, ale tu na polskim rynku walki nie o pas, to nie, to nawet nie ma porównania, jeżeli chodzi o KSW, tak? A jeżeli walkę, wiesz, w boksie o Mistrzostwo Świata, ale o Mistrzostwo Świata, czy KSW, no to nie, no to walka w boksie.
Jeżeli chodzi o całą otoczkę medialną, trailery, face-to-face, nagrywki, to wszystko, co się wokół ciebie teraz dzieje, będzie narastało jeszcze do 3 czerwca. Jak ty się w tym odnajdujesz? Dobrze się czujesz w takim anturażu medialnym, który jednak odrywa od codziennej rutyny? Jasne, że tak, bo takie coś właśnie było w Stanach, jak walczyłem i z Hookiem, i z Wasowem, to tam to przez 2 tygodnie w dzień gdzie siedzieliśmy, nagrywki jakieś były różne, także to po prostu trzeba traktować jako robota. Ale to też można powiedzieć, że trafiłeś 6 w Totka, bo nie można było sobie wyobrazić piękniejszego, lepszego miejsca do debiutu w organizacji KSW niż gala na Stadionie Narodowym. Jasne, że tak. Jak się tylko dowiedziałem, czy wchodzę w to na Narodowym, mówię, o, pewnie, że tak, no coś pięknego, wspaniałego, wyjść zawalczyć przy takiej publiczności. Jako publiczny do tej pory miałeś okazję testować, jaka to była największa publika w porównaniu do tego, co cię czeka tutaj? Nie wiem, raczej w Chicago była największa, tam było około 14 tysięcy osób, czy jakoś tak, bo tutaj z Usykiem to było chyba 6 tysięcy, czy jakoś tak, w Berg Arenie, także tak. No, liczyliśmy dzisiaj, też z Patrykiem o tym wspominałem, że dywizja ciężka KSW liczy już 9 strajkerów. Bokserów, bądź pięściarzy, bądź kickbokserów, więcej niż zawodników MMA, chyba już prawdopodobnie. No nie wszystkim się to podoba, bo wielu fanów MMA chce oglądać po prostu MMA, bo MMA w wykonaniu, czyli zapasy i parter strikerów, wygląda różnie. No, mieliśmy w sobotę tego przykład. Errol Zimmerman potrafił stracić pozycję dosiad w ciągu 3 sekund na własną prośbę, co generalnie jest potwarzą dla jakiegokolwiek zawodnika MMA, jest to niedopuszczalne. Ile ty czasu poświęcasz na treningi zapaśniczo-parterowe, jak one idą i czy w ogóle ci się podobają? Tak, podobają mi się, mówię, coś nowego, taka nowa zajawka jest, co chwilę coś innego, wiesz, w boksie jednak cały 3-miesięczny cykl przygotowania to znałem od podszewki, co będę robił, wiedziałem, także tak już była taka monotonia, a tutaj nie wiem nic, także wszystko, cokolwiek mi trener pokaże, to mówię, wow, a faktycznie, a to wychodzi, także, no ale wiadomo, klatka zweryfikuje, bo na treningu można wszystko zrobić, a wszystko trzeba pokazać w walce. A jak długo trwają te treningi i gdzie dokładnie? No, Artur nam troszeczkę zdradził, że chyba jesteście kolegami klubowymi. Znaczy kickboxing trenujemy razem, tak, na WF jest trenerem Rogalą, a MMA trenuje w Legonowie w Kungangu. I tam kto odpowiada za te płaszczyzny zapaśniczo-parterowe? Na razie nie mogę jeszcze zdradzać. A od kiedy trwają te treningi, jak długo już? A to już 7 miesięcy, gdzieś tak. W takim razie kogo się możemy spodziewać w narożniku? To zobaczycie. 3 czerwca. Cwane pytanie. Jak mówiłem, że nie mogę zdradzić, a tu już w narożniku, tak? To na pewno będzie trener Rogala po jednej stronie. Okej. A jak ważną osobą, jeżeli chodzi o twoje przygotowania, jest Artur Szpilka? Znacie się doskonale. On też zna swoją drogą Glebę bardzo dobrze. Pewnie też ma już większe doświadczenie także tutaj, w tym świecie MMA. Może coś podpowiedzieć, może coś doradzić. Jak to wygląda? No jasne, że tak. Artur zawsze gdzieś tam podpowiada, zawsze to jest taka dobra dusza. Ja tak zawsze się śmieję, to jest naprawdę dobry chłopak, dobra dusza. Jak ktoś go nie zna, to go tam, nie wiem, krytykują, ale on naprawdę jest dobry chłop. Chce dobrze dla każdego, także pomaga jak tylko może. Dziękuję mu za to zawsze, bo zawsze ze mną lata, jak mówię, jak pierwszy raz pojechałem do Stanów, to tak samo, on tam mieszkał już wtedy w Stanach, także wszędzie tutaj nas oprowadzał, tam nas oprowadzał, żebyśmy po prostu czuli się jak u siebie, tak? Jakbyśmy byli w Polsce, także on naprawdę jest dobry chłop. Będziesz się przygotowywał mentalnie w jakiś sposób pod ten pojedynek? Czy mentalnie? Też będę, ja oczywiście, że się przygotowuję mentalnie, ale bardziej tutaj chodzi przygotować się właśnie na parter. Mamy 15 minut walki. W zasadzie, biorąc pod uwagę, że pięściarze przygotowują się do 36 minut, powiedzmy, to chyba nie powinno być problemu z tlenem. Czy to jest zupełnie jednak inna praca i rozłożenie sił, plus to, że ta runda trwa troszkę więcej? Wiesz, akurat w stójce to dla mnie nie ma problemu. Jak mówisz, to wiesz, to 15 minut, a tutaj 36 minut. Ale w parterze to jednak jest troszeczkę inna praca, inny wysiłek, inne mięśnie troszeczkę pracują, także tam troszeczkę inaczej jest. Ale ogólnie nie mam z tym problemu. A w tych przygotowaniach, które trwają, co najwięcej sprawia problemu nauka jakich elementów? Nie będę zdradzał. Nie będę, a chciałem już powiedzieć, ale nie będę zdradzał. Dobrze. Tak, dobrze tak zagadujesz. No, tyle mediów w boksie nie ma w Polsce już niestety, w MMA jest tego znacznie więcej, także musisz się przygotować w końcu do tego świata, że cały czas będziemy cię brali
Wiadomo, pod włos. Pod włos, tak. Także spokojnie, będę czujny. Tyle od nas. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.